Siemaneczko, z tej strony Anton, witam i zapraszam na kolejny odcineczek, oczywiście seria Hofbergman. Mamy drugi dzień lutego i piękna pogoda, powiem wam, że jest naprawdę piękna pogoda, tak rześko, bo jest minus 1 stopień, ale pięknie, ładnie to wygląda, co prawda tylko do wieczora, bo wieczorem, jak sprawdzałem prognozy pogody, dokładnie, ta o godzinie 19 zaczynają się opady śniegu tutaj. I następny dzień, jutro też będzie śnieg, tylko że wydaje mi się, że to najprawdopodobniej będzie kontynuacja tego śniegu, tych opadów, które rozpoczną się wieczorem. Tak więc chyba tak to będzie wyglądało. Niemniej jednak jak na razie jest pięknie i korzystam z tego, że jest bardzo ładna pogoda. Jajka za chwilę wywieziemy, sprzedałem winko. Tak naprawdę dzisiaj nie planowałem, że będę jakiś odcinek nagrywał. Planowałem sobie sprawdzić około godziny 13, jak wyglądają statystyki dla krów po pierwszym dniu, tak? Jest pierwszy dzień od momentu, kiedy kupiłem krowy, jałówki w sumie. No i chciałem zobaczyć, jak po jednym dniu wyglądają te statystyki, tak więc przewinąłem sobie dzień i sprzedałem winko. Dzisiaj jest rana, gdzieś tam jak tylko tutaj wstałem o godzinie 8, czyli o 9 w sumie, bo sklep jest otwierany o 9. Tak więc dostałem swoje pieniądze. Ile teraz wino stoi? Po 8 chyba tysięcy. Tego co mi się wydaje, tak więc cena jest cały czas jest bardzo dobra, nie? Tak więc nie ma tutaj, jeżeli chodzi o ceny wina, to w ogóle nie narzekamy. I cały czas korzystamy. 225 tysięcy. Tak więc po zakupie 15 macior i docelowo w poprzednim odcinku mówiłem, że będę chciał kupić 15 jałówek, a kupiłem 20 jałówek. Czyli mam już kury, mam już świnie, mam już krowy, no i wychodzę z zimy. Większość maszyn już jest też wyremontowana, te najdroższe maszyny. Zostanie mi remont pługa, to też dzisiaj chyba to zrobię. No jeszcze tam już nie pamiętam, jeszcze kilka rzeczy, jeden ciągnik do remontu zostanie, no i tam jakieś drobniejsze maszyny sobie popatrzę w statystykach, co trzeba przyremontować. Kombajn też jeszcze raz, to prawda on był podczas żniw remontowany, ale nowy sezon chodzi też, będzie też remontowany. Teraz będę miał więcej pól, ponieważ no kupię przynajmniej jedno pole i być może nawet dzisiaj kupię pole. Ale jaka jest sytuacja? Dzisiaj miałem w ogóle tutaj sobie tylko zrobić, co miałem zrobić. Tyle tylko, że po prostu okazało się, że w sklepie się ciekawe dzieją rzeczy. Tak więc za chwilę będziemy kupowali maszynę. Ale tak, obornik od kurzy przywiozłem tutaj. Naprawdę ta filozofia tutaj jednego silosu na gospodarstwie i pozostałych budynków, gdzie inwentarskich, gdzie trzeba wypychać ten obornik, jest naprawdę fajna. Tego obornika nie produkuje się tak dużo, tak więc dla takich ludzi jak ja, którzy na przykład lubią właśnie dużo takich rzeczy, że nie tylko z poziomu grać w farming, nie tylko i wyłącznie z poziomu ciągnika, ale po prostu chodzić sobie między tymi zwierzętami, obrządzać i tutaj obornik jakiś coś tego z bajera, to jest fajne i to jest nawet fajnie zbalansowane, bo tego obornika aż tak dużo nie ma, to nie musisz dziennie 15 taczek wywalić, nie? Nie wiem, jak przy jakimś większym ilości świń może i tyle by było, ale bez przesady. No, tyle od kur, od samego początku, tam jak widzieliście u świń taka malutka kupeczka, ale idziemy do jałówek. Tutaj sprawdzimy, jak to wygląda u jałówek. I tak jak mówiłem, 20 jałówek zakupionych. Jeszcze lukniemy sobie na świnie, jak to wygląda u świń. 15, rozmnażanie, no tutaj wszystko na 100%. Lecimy. Zdrowie i tylko i wyłącznie na takiej karmie, która nie jest jak gdyby, nie jest 100% skuteczna, tak? Powiedzmy, nie? No ale to w farmingu to tak wygląda. Tak więc 20 jałóweczek, proszę bardzo. Zdrowie na razie 72%, ale to cały czas idzie w górę, ale już wydajność 100%, mimo tylko, że lecimy na sianku. Tak, że tylko siano tutaj krowy sobie jedzą, a tak więc nie będę inwestował w maszynę do robienia TMR-u, ten paszowóz.
bo jak na razie chyba przy takich ustawieniach to by były po prostu pieniądze, które zainwestuję, ale tak naprawdę, czy będzie to jakaś, będzie coś dostane w zamian, że te krowy, nie wiem, nagle zaczną się nieść więcej? No nie nieść, tylko że dawać mleko albo szybciej rosnąć, czy tam nie wiadomo co robić. To jest troszeczkę taka, być może tak jest, ale jak na razie nie spostrzegłem żadnych różnic, tak więc na razie zostanę przy sianku. No jak widzicie, słomy, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, one nie będą tutaj dużo brały, dopóki nie staną się te jałówki, nie staną się krowami. Wtedy to zużycie słomy podskoczy. Jeżeli chodzi o siano, no tutaj podejrzewam, że na razie jałówki przy pogłowiu właśnie takim, jakie jest, 20 krów, 20 jałówek, no to belka siana na miesiąc wystarczy mi, tak? No później to się zmieni, ale belka siana na miesiąc, tak więc spoko, też elegancko. No i co istotne, i tak jak mówiłem, jest mleko, 538 litrów w jeden dzień. Mi się wydaje, że to jest jednak błędem, ale jak gdyby, wiecie, jak są błędy na moją korzyść, to nie będę tego poprawiał, nie? A być może w następnej wersji mapy to się trochę zmieni. Dlaczegożby nie? A być może nie. Zobaczymy. Jakoś przeboleję, że one dają mleko, mimo tego, że się nigdy nie ocieliły. Spoko. Lecimy sobie z czym? Tak więc krówki są tutaj ogarnięte, zadowolone. Ale z tym mlekiem, oczywiście można je przetwarzać, ale ja chyba mam plany też na to mleko. Dostałem te nieźle w pysk. I co następnego chciałbym zrobić? Otóż nie pochwaliłem się wam jedną rzeczą, bo cały czas polujemy na te maszyny. Między innymi dlatego miesiąc u mnie jest 3-dniowy, ponieważ jest większe prawdopodobieństwo trafienia jakąś maszynę. I teoretycznie ja już miałem w swoim planie wydatków przeznaczone pieniądze właśnie, zarezerwowane pieniądze na ten opryskiwacz, ale proszę bardzo, dzisiaj wyskoczył mi opryskiwacz, tak więc lecimy kupić opryskiwacz. 19 godzin ma. No, kosztuje tylko 13 tysięcy, tak więc nieduże grosze. A potrzebny mi jest, no, niemożebnie, ponieważ, no, jeżeli chodzi o winnicę, no to ciężko by było tam nawieść w inny sposób. A mamy tutaj rolnictwo precyzyjne. I jeżeli chodzi o nawożenie w winnicach, no to tutaj będzie dużo trzeba nawozić. Najprawdopodobniej chyba to zrobię w dwóch dawkach. Tak więc tak to będzie wyglądało. Inne pola też trzeba będzie, bo tylko była jedna dawka nawozu tutaj na szóstkę. Tak więc kupujemy sobie ten sprzęcik. Tyle tylko, że wiecie co? Ja sobie najpierw, no bo czymś to trzeba przywieźć, tak? Tutaj mam pełną beczkę. Dobra. Okej. Winka. Tak więc lecimy. Bo do tej zlewni, czy jak to się tam, jak to się nazywa? Rozlewnia, tak? Rozlewnia, tak? No ta fabryka, która butelkuje winko, no to tam trzeba zawieźć. I w drodze powrotnej tam beczka zostanie, bo tam chyba ta pojemność tej beczki jest na tyle duża, że to chyba na raz nie jest za dużo. To sobie tą beczkę zostawię, ale pojadę do sklepu, kupię sobie opryskiwacz i wrócimy na gospodarstwo. I dodatkowo, z racji tego, że mam 225 tysięcy, to sobie kupimy jeszcze dzisiaj pole. Chciałbym kupić jeszcze pole dzisiaj i być może pojadę za chwilę tam też zaorzę te pole, tak żeby, znaczy początkowo myślałem, żeby sobie poczekać z kupnem pola, coś tam zasieję, coś tam będzie zasiane, ugra coś tam wygeneruje czy coś takiego, tyle tylko, że my jesteśmy tutaj na rolnictwie precyzyjnym, tak więc jeżeli byłoby to pole, na którym będzie jakaś uprawa, a nie jest one zaorane, nie ma wapna i tak dalej, to i tak te plony będą jakieś tam dosyć słabawe. Ja i tak na tym etapie nie będę kupował jakichś dużych pól, tak więc w grę wchodzą małe pola, tak więc jest to pole chyba bodajże dwa albo, no te blisko gospodarstwa, zobaczcie ile tam kamieni na mojej łące jest. I one kosztują około 100 tysięcy, jedno i drugie tam.
Tak więc na pewno dzisiaj kupię jedno pole, ale być może zanim ruszy tutaj wegetacja, czyli jutro, kupię następne pole. Bo w marcu już najprawdopodobniej ruszy wegetacja i być może gra mi wygeneruje jakąś tam uprawę. Bo sprawdzałem te dwa pola, tam nic na razie nie rośnie. Wydaje mi się, że tam jest wapnowane. Z tego co wiem i z tego co mi się wydaje, to teraz jest tego typu sytuacja, że po tym update'cie rolnictwa precyzyjnego takie informacje, a nie, to chodziło o, chyba chodziło o nawożenie, ale być może i wapnowanie również. Jeżeli kupimy pole, na którym było coś wapnowane, a tutaj widać, że jest coś wapnowane, to być może nawet to wapnowanie od razu jak gdyby zostanie zaliczone, jeżeli chodzi o rolnictwo precyzyjne. To by byłoby też fajne. Dobra, wyłączymy sobie, zostawię tą beczkę. A dzisiaj tak, bo ją przyjadę to. Tutaj zresztą ile jeszcze jest tego wilka? To nie było, że później... no 4000, panie, tutaj jeszcze spoko. Dobra, ale lecę zakupić opryskiwacz. Opryskiwacz ogrodniczy. Ja pamiętam, jak się zastanawiałem, co może być Farming Simulator 22, to jednych z najfajniejszych, znaczy najciekawszych dla mnie takich propozycji, które wy też wrzucaliście, właśnie było ogrodnictwo, czy też sadownictwo. No i wtedy, jak gdyby rozwinięciem tego, że w Farming Simulator 22 mamy na przykład rozwinięte sadownictwo, chociaż ogrodnictwo, dochodzi jak gdyby nowa kategoria maszyn, które są dedykowane właśnie czemuś takiemu, nie? Czyli sadownictwu albo ogrodnictwu, tak? No i między innymi jest coś takiego jak specjalistyczny opryskiwacz i jest jeden z tego co pamiętam, z tego co mi się wydaje. No i właśnie ten nam wyskoczył. Ja go i tak bym kupił. O właśnie, tutaj technologia, o właśnie, 28 tysięcy on kosztuje. Ja i tak bym go kupił na bank, ale jak jest za pół darmo, no to wiadomo. Co prawda ma tam już 20 godzin, ale to opryskiwanie nie zajmuje aż tak bardzo dużo czasu. Tak więc spoko. Dobra, czyli tego nie kupujemy. Tą przyczepę mogę nawet kupić. No ścielarkę to nie potrzebujemy, bo jak widzicie nie trzeba ścielić za bardzo, bo to z belkę też akceptuję. No ale tutaj. Co ciekawe, tutaj nie ma żadnych jakichś konfiguracji, nie wiadomo jakich, czy coś takiego. A w ogóle, czy to jest z paku Hofbergmann, czy to jest standardowy? Właściwie się zastanawiam, czy w tym Hofbergmann paku to też jest ten sprzęcik, tak? Tutaj to nie, ale tutaj... jest. Jest. Nie wiem, czym się ona różni. Jaka jest różnica? Autentycznie nie mam pojęcia, jeżeli ktoś wie, to proszę oświećcie mnie. Nie wiem, czym się ona różni, w każdym razie to nie jest ta. Czyli ta standardowa, taka sama cena. Zresztą zobaczę, jakieś tu opcje są, ciekawsze, coś tak jest, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Fajnie wygląda to konstrukcyjnie. Dobra, ale wracamy do tej, którą my kupujemy. Czyli tak, 4 metry szerokości roboczej, to przy opryskiwaczach takich standardowych, takich, których używamy generalnie przy opryskiwaniu pól, no to byłaby śmieszna szerokość robocza, no ale w przypadku sadów to jak najbardziej. Tu nie chodzi na szerokość, tu chodzi bardziej też jak zostaje, jak rozprowadzany jest ta ciecza robocza, można by to powiedzieć. I one są dosyć ciekawie, to wygląda. Tutaj zresztą jak będziemy pewnie, zrobimy jakiś odcinek, gdzie będziemy właśnie opryskiwali najprawdopodobniej, będziemy opryskiwali winice, a chodzą słuchy, że na tej mapie może być sad. Co nie byłoby dziwnego, patrząc jaki fajny sad był w 17, 19, no to wtedy moglibyśmy nawozić ten sad. Również te drzewka, te jabłonie na przykład, czymś takim. Dobra, 15 km na godzinę. Całkiem nieźle, będzie można popylać. Dobra, 4000 litrów. No i kupujemy. Jak za pół darmo, to kurczę, oczywiście jest to lepsze, nie?
Dobra, spoko. Jak on wygląda z zewnątrz? Duże to jest nawet, powiem wam. Duży się zrobił. Uszkodzenia 29. Świetnie, bo od razu polecimy i naprawimy sprzęcik, tak? Tam jest jakieś uszkodzenie 29. No i będzie elegancko. Duży jest. Jak teraz sobie popatrzę na ten mały ciągnik, no to mały ciągnik jest trochę przymałowy jakby. Chociaż ja wiem, czy to na przykład. Ha! Ja cię kręcę, nie sprawdziłem. A, tutaj już nie sprawdzę, czy jest jakaś moc wymagalna do czegoś takiego. Czy też nie. Nie, nie, nie ma coś. Całe szczęście. Nie, 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 nie musimy. Nie musimy tutaj, bo już się zastanawiałem. O, to będę ty musiał dużym ciągnikiem jeździć. Nie, dobra, spoko. Zrobimy go. Opryskiwacz. Elegancko wygląda. Tutaj żadnych oprysków nie będę zakupował w tym momencie. Tu ciekawe, czy tu jest jakoś. Lapa się podnosi. N nie ma nic takiego. Tam. Niestety nie ma. Dobra, no ale widzicie, to jest kategoria, to jest opryskiwacz. Oczywiście wcześniej mieliśmy tego typu modyfikacje. Były tego typu modyfikacje we wcześniejszych farmingach. Tego typu. Bo, a, nawet nie wiem, czy nawet ten Hardy nie był gdzieś jako modyfikacja zrobiony. Jak gdyby to były takie ciekawostki, ja nigdy nie używałem czegoś takiego opryskiwacza, bo nie było jakby potrzeby. Ewentualnie jak miałem jakieś sady, to tam zawsze było nawożenie poprzez obornik. Więc bardziej potrzebny był. To też tak się nawoziło turem, nie? Ale tutaj będzie tak, usuwanie chwastów i no i nawożenie. Zważywszy na fakt, że gramy na rolnictwie precyzyjnym, tutaj będzie też dosyć fajnie. A ośrodków ochrony roślin to owszem będę musiał dokupić. To sobie dokupimy. Natomiast jeżeli chodzi o płynny nawóz, tego nawet nie musimy kupować, ponieważ mamy pełny zbiornik tego płynnego nawozu w winnicy. Tam jest taki zbiornik, trygier generalnie do napełniania, no tak więc spoko. Dobra, jeszcze tutaj chciałbym wjechać tutaj i zanim sobie tak do garażu wjadę, bo naprawić to wszystko trzeba, ciągnik też naprawię, ten też trzeba naprawić, tam jest elegancko. Nie wiem w ogóle, czy to muszę wjeżdżać do garażu. W garażu jest dosyć tłoczny, tak jak mówiłem, naprawiałem rzeczy, ale... Znaczy, może i chyci. Chyci. Dobra, ile tutaj? 200 za naprawę, to niedużo. Spoko, no i ten ciągniczek. 120, więc elegancko naprawione. Teraz jeszcze go zatankować. I będzie gicio. Tyle tylko, że... jeszcze pojadę i sprawdzę sobie te dwa pola, bo jak chciałem, ja wam mówiłem, chcę sobie jeszcze na dzisiejszym odcinku zakupić jedno pole, żeby za chwilę puścić ciągnik, niech on wykona orkę, bo najprawdopodobniej będę potrzebował tutaj zaorać. Też tego też nie sprawdziłem. Nie wiem, widzicie, tutaj mogę kupić pole, spoko, albo tutaj te dwa pola. Spoko. I zobaczymy w ogóle, no ile mi zostało tych pieniędzy. Wejdziemy sobie w tereny. Może nawet bym 7, bo zobaczcie. O! 179. Zastanawiam się. Zastanawiam się. A może nabyć te dwa pola. Może będzie taka sytuacja. I być może mi się uda nabyć te dwa pola. Podejrzewam, jest duża szansa. Niestety ja muszę teraz uważać trochę z wydatkami. Ale jest duża szansa, że tutaj sprzedam przyczepę. Po prostu sprzedam przyczepę i nabędę. Tak więc najprawdopodobniej tak będzie, że jutro nabędę drugie pole. Dobra, czyli kupuję pole numer 2. Tak, kupuję pole numer 2. Tak, kupuję numer 2 pole, 150 tysięcy wydane, zostało mi 61 tysięcy tylko. I oczywiście jak mam te pole kupione, to już nie, to nie jest moje to, tylko to, tak? Co mówię? Tak,
I tak, tu wymaga zaorania. Rolnictwo precyzyjne sobie aktywujemy. No to trzeba tutaj zbadać, bo tutaj za bardzo tak nie będziemy wiedzieli. Tam azoty i inne takie rzeczy. Tak więc tak. Zakupimy sobie jeszcze. Zapłać za badanie gleby. Dobra, to badanie jest wykonane już. My dobre gleby tutaj zakupimy. Niezłe, tak więc to też jest fajne. I zapewne na trójce też będą dobre gleby. Podejrzewam, że tu jest ten taki pas. Dobra, spoko. Okej. Wapnowanie. Niekoniecznie. No i też tutaj trochę brakuje. No wapnowanie. Spoko, no w porządku. No można by nie wapnować. I tutaj zobaczcie, to wygląda jakby było wapnowane. Ja tu jeszcze raz przyjadę wapnować po wapnowanym. Azot całkiem nieźle, no 35 kg to chyba jest. Zobaczcie, zobaczymy jak tutaj jest. Też 35 kg. Aha, no to chyba, no fajne, że w ogóle od zera nic nie ma, że nie ma, że jest w ogóle katastrofa, nic, nie? To jednak 35 kg to jednak troszkę jest. Nie wiem, co tutaj będzie robione, ale dzięki temu, że kupiłem. Za chwilę tutaj będziemy mogli wrócić i zacząć sobie tutaj pracę. Oczywiście ja to zrobię sobie na cosplayu i zbiorę też kamienie. Kamienie. No właśnie, do tego będą potrzebowały dwa ciągniki. Oj, nie przemyślałeś tego, Anton? A nie będę miał dwóch ciągników, mam tylko jeden ciągnik, który ogarnie albo pług, albo tą maszynę. Ej, poczekajcie, bo jechałem w złe miejsce. Albo tą maszynę do zbierania kamieni. No dobrze, no to. No trzeba to zrobić. Zastanawiam się, czy by talerzówką to nie zrobić. Nie, zrobię to jeszcze tam orkę. Zrobimy sobie orkę i poczekam ze zbiorem kamieni do później. Orka jest najważniejsza. Zrobimy sobie orkę, a później, jak będę miał już te wszystkie pola, które mam i mam nadzieję kupić niebawem. To wtedy wypożyczę maszynę, bo ja planowałem kupić tę maszynę, ale wypożyczę w takim razie, jak będę miał dwa pola, to zakupię sobie, wypożyczę sobie maszynę do zbioru kamieni i będę miał dwa pola, bo też myślałem, żeby kupić sobie tutaj owce, czy coś takiego, owczarnię, ale jeżeli jest szansa kupienia dwóch pól, to jest bardzo realne. To zrobimy sobie w pola, bo tutaj otwiera nam możliwości troszeczkę ciekawsze rzeczy zrobić. Nie tylko zboża, może jakieś ziemniaki, coś takiego zrobimy sobie, bo w kontekście świń, no, ziemniaki okopowe dosyć duży procent jak gdyby można tutaj tymi ziemniakami trochę tam podpaść. Świnie, tak więc nie tylko na zbożach, troszeczkę tańszymi zamiennikami też można sobie tutaj pozwolić, żeby świnie też podtuczyć. No i dlaczegożby nie? Zresztą trzeba mieć takie już awaryjne, już trochę więcej tych pól, bo nie wiadomo, co będzie w następnej wersji tej mapy. Może być dodatkowa jakaś fajna uprawa. Fajnie by było mieć jakieś pole pod tą dodatkową uprawę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeszcze na samym końcu spróbuję zatankować ten zbiornik. Bo jak to jest? Ile tu mi ten zbiornik wyniesie? Bo ja nie wiem, ile tutaj się to płaci za to, nie? Czy to czasami nie będzie tak, że lepiej jechać do sklepu i tam zatankować, niż tutaj, nie? Dobra, pyk, R. Płynny nawóz. To nie jest tak, trzeba przywieźć. No dobra, to jest dobrze. Dobra, to ja sobie tutaj przywiozę. Beczkę mam, tylko że tak trochę kijowo z tego wapna, z tego wina się tutaj. Nie, no to jeszcze sobie wszystko ogarniemy. To dobrze, że sprawdziłem, bo ja byłem przekonany, że ten to nie jest zbiornik taki, do którego trzeba coś przywieźć, tylko jest to raczej coś takiego, gdzie po prostu jest to trigger, w tym sensie, że to jest trigger, po prostu, że podjeżdżamy, jak gdyby sobie zakupujemy.
Ale dobrze, to nawet fajnie. No, to nawet powiem wam, że to teraz bardziej to wygląda jak. To bardziej jest w standardach of Bergman, że tutaj nie tak, że łatwo będzie ci, tylko że coś trzeba przywieźć. Dobra, spoko, to zimową porą będzie się więcej tutaj robiło. W sumie to chyba wiem, o co chodzi, że jak będziemy tutaj te palety, może to też jest dobrze, żeby tych palet, czy też tych zbiorników na płynny nawóz, to żeby nie było za dużo, to postawiliście coś takiego i no i też fajnie. Dobra, w tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że wam się spodobał. Zakup, no sprzęt jest używany, ale dzięki temu, że kupiłem go taniej, no, te 15 czy tam tysięcy zaoszczędzone i zaraz jest, otwierają się nowe możliwości na zakup jakichś innych sprzętów. Przecież tak jak dzisiaj zrobiliśmy, zakupiliśmy pole. W tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że wam się spodoba, jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.